kwarantanna i po kwarantannie. Mam nadzieję, że czasy wirusa mamy za sobą, lecz na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że nie mam racji, to jednak sobie w tytule pozwoliłem dodać, że jest to kwarantanna i filmik z naszej kwarantanny z 2020 roku. A jak to u nas było? Niestety przez to, że szkoły były zamknięte, musieliśmy prowadzić domową szkółkę dla Nikolasa. W międzyczasie nauczył się trochę pisać i czytać i podszkolił się w obydwu językach. Również trzeba było jakoś spędzić święta wielkanocne. Choć osobiście nie jestem specjalnie wierzący, to uznałem, że tradycję należy podtrzymywać, żeby Nikolas w Polsce wiedział, jak się należy zachować. Dlatego jajeczkami się puknęliśmy. I tak większym zadaniem i trudniejszym było wymyślanie dla niego zabaw. Udało nam się utrzymać dietę wegetariańską, choć zaraz po kwarantannie miałem ostro ochotę na kebaba. Rzadko spotykany widok, Edyta za kierownicą. Nikolas jakiś wyjątkowo cichy. Chyba się coś boi, przeczuwa. Bardzo. Naszym przepisem na zdrowie psychiczne było zwyczajne wychodzenie z domu najbliżej, gdzie się da, żeby nie łamać specjalnie zasad kwarantanny, ale też, żeby nie spotykać się z innymi. Dlatego wyjeżdżaliśmy po prostu gdzieś po jakichś krzakach, parkach narodowych, jeziorach i wszystkim, co gdzieśkolwiek dało się jeszcze wejść i nie było zamknięte. Misiu powiedział, że lubi, jak mama się prowadzi. Co powiedział? Co jeszcze raz? Lubi, jak mama prowadzi. It's me. Oczywiście niedocenionym atutem jest tutaj nasze geograficzne położenie. Jak wiadomo, Prowansja jest pełna parków narodowych i pięknych miejsc, które warto jechać i tylko po to, żeby chociażby zobaczyć na własne oczy. Dlatego każdemu, kto będzie tutaj w naszych okolicach, polecam, żeby zatrzymał się chociaż na troszkę dłużej i mógł zobaczyć sobie to, co my przez te ostatnie 2 miesiące. 3, 2, 1. Ruszyłeś się, wracasz. I choć ten ciężki czas za nami, mamy nadzieję, że szybko się nie powtórzy. Trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego razu.